Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale wideo na moim kanale z cyklu Zagrajmy sobie w Need for Speed'a Paybacka. Jak widzicie, wracamy do tej gierki za sprawą najnowszego update'u, który, jak możecie zauważyć, dodaje nam coś takiego jak Speedcross. Jest to dodatek i jednocześnie nowy tryb do gry, który dostajemy za friko, jeśli mamy edycję Deluxe. Ewentualnie sobie zakupujemy za normalne pieniążki, jeśli mamy zwykłą edycję gry. Dodaje on dwa nowe samochody oraz tryb gry. Dodatkowo, z tego co tutaj widzę, mamy też w końcu drift w trybie wieloosobowym, co mnie osobiście bardzo cieszy. Dodaje on 10 torów, więc w końcu będzie można się fajnie w trybie online bawić, bo naprawdę tego driftu bardzo brakowało. Jak oglądacie moje streamy tutaj Need for Speed'a, gdzie sporo gram w online, to właśnie wiele razy mówiłem, że tego online'u, jeśli chodzi o drift, brakuje, tak więc cieszy mnie to. Na pewno sobie w jakiejś tam drugiej kolejności sprawdzimy te drifty. Natomiast kliknijmy sobie tutaj dalej i zobaczmy, co tutaj mamy. No właśnie, kolejna rzecz to porzucone auta. A w końcu pojawi się Mazda RX-7, w końcu się pojawi Volvo, o które pytaliście, i będzie to coś w rodzaju porzuconego auta, które trzeba odnaleźć, potem uciec z policji i wtedy auto mamy dla siebie i chyba też jest ograniczony, powiem wam, czas związany z tym odnalezieniem auta, że będziemy na przykład mieli 5 dni, powiedzmy, na to, żeby to auto znaleźć, potem może go już nie być albo pojawi się dopiero za jakiś czas. Ciężko mi powiedzieć, natomiast takie informacje wyczytałem w internecie. Co dalej? Dalej nam się gra ładuje, tak więc jestem ciekaw, jak to wszystko wygląda w praktyce. Hej dzieciaki, podobno w Fortune Valley można znaleźć nowe porzucone wozy, czyżby nieudana transakcja familii? A jak wpadną wam w ręce, to podjedźcie z tym na lotnisko. Okej, ja już powiem wam, wiem, gdzie jest jeden z samochodów. Miałem okazję zobaczyć to na internecie już wcześniej. Gdzieś w sieci pojawił się nowy ukryty samochód. Szukaj wskazówek na Twitterze Need for Speed'a. O, to też fajne, że jest wskazówka. I właśnie, widzicie, mamy tutaj informację, że porzucony samochód jest dostępny przez 154 godziny. Okej, jak widzicie, mamy tutaj pierwszy samochód. Jest to oczywiście upragniona przez wielu Mazda RX-7. Tak więc co za tym idzie, musimy wsiąść do tego auta i właśnie uciec z policji. Tak więc bierzemy to. Dostarcz samochód RAW-owi. Okej, i z tego co wiem, teraz będzie nas goniła policja. Auto oczywiście seryjnie nie jest czymś mocnym, tak więc... Tak więc trzeba będzie tutaj uciec. Na południe, przez Silver Canyon. Do wszystkich jednostek, 1-13 prowadzi pościg na sygnale. Proszę wszystkie wolne jednostki. Okej, dobra, pierwsze samochody dostały. Policja tutaj widzę, że nie będzie miała z nami łatwo. Już słyszę, że Mazda bardzo fajnie brzmi. Ale też czuję, że no seryjnie nie jest mocna. Ta policja tutaj może naprawdę nam zagrozić. Jestem przyzwyczajony do jazdy, wiecie, tymi szybkimi autami. Mamy w sumie nitro, możemy go sobie użyć. 154 godziny to mniej więcej ponad 6 dni, tak? Tak więc około tygodnia mamy na to, aby takie auto odnaleźć. Teraz ciekawi mnie, czy właśnie te auta od razu wszystkie będą, czy będą je dawali na przykład co tydzień po jednym. Wydaje mi się, że zrobią to właśnie w ten sposób, że będzie po jednym aucie co tydzień. To by było w sumie całkiem spoko, abyśmy mogli nacieszyć się tymi pojazdami, które się pojawiły. Muszę wjechać. Zagapiłem, zagadałem. Jeszcze mamy 4 km. Pytanie, czy ja muszę jechać tak, jak mi gra sugeruje, czy mógłbym jechać swoją drogą? Chyba mógłbym jechać swoją drogą, bo nie ma w ogóle, jak widzicie, checkpointów. Ale już się naprawdę nie mogę doczekać, aż sobie stringuję RX-7. Mam też nadzieję, że będzie można ją stringować na 399 level. Jeśli taka będzie opcja, to oczywiście przerabiam ją na drift. I pierwsze co robię, to wchodzę w tryb online i tam będę mógł mierzyć się z innymi graczami. Jestem ciekawy właśnie, jak w drifcie pójdzie innym graczom. Na bank będziemy, przynajmniej takie mam nadzieję, że będziemy wypuszczani osobno, że nie będziemy jakby tutaj
kolidować ze sobą podczas driftu. Wtedy naprawdę są fajne, realne szanse na uczciwą wygraną, bo jak oglądacie moje streamy, a jeśli nie oglądaliście kilku moich streamów Need for Speed'a, to żałujcie, bo nie wiem, ja mam też takie wrażenie, że zawsze najwięcej radochy, najwięcej jakichś ciekawych historii, które udaje mi się wam opowiadać, jest właśnie na streamach z Need for Speed'a. 1 Adam 6, dokąd teraz zmierzacie? No to jeśli oglądaliście te streamy, to widzieliście, że bardzo, ale to naprawdę bardzo często gracze grają nieuczciwie. A jeśli gralibyśmy sobie w strefie driftu, każdy byłby, wiecie, jakby osobno wypuszczany w próbach driftu, no to mogło być nie dość, że uczciwiej, to jeszcze ciekawiej. Tak więc sobie będziemy to na pewno musieli obadać. Oczywiście też pokażę wam na pewno w formie odcinka, jak wygląda strefa driftu, jak wygląda cały update. Sporo na pewno teraz materiałów z Need for Speed'a wpadnie, tak więc wam, mam nadzieję, że was to cieszy. Jest ten koleś, kurde, którego fajnie by było wyeliminować. Idziemy na zachód, w okolice lotniska 73. Przyjęłam, jedzie na zachód w okolice lotniska 73. Na razie, frajerzy! Co my tutaj mamy? Okej, okay. Może byśmy sobie... Albo nie, najpierw przejdziemy sobie do opcji tuningowych. Zobaczymy, ile tu tego wszystkiego będzie. Weźmy sobie może na sam początek... coś takiego. Tak jak mówiłem, tutaj na pewno jeszcze sporo zmian się pojawi. W przypadku błotników zdecydowanie przydałoby się jakieś poszerzenie, ale z tego co już widzę, to podoba mi się zdecydowanie coś takiego. Lecimy dalej, lusterka. Tutaj za dużych zmian nie będziemy robili. Chyba pójdziemy całkowicie w tym stylu. To widzicie, z boku nie za sympatycznie wygląda. A tak więc idziemy w tym stylu. Co my tu dalej możemy dodać? O proszę, coś takiego. Ale, automatycznie zobaczcie, mamy tą furę pod wyścig zrobioną. Widzicie? I teraz ciekawi mnie, czy jak ja sobie ją, teraz to sprawdzimy, czy jak ja sobie ją przerobię pod wyścig, czy będzie opcja kupienia innej Mazdy pod drift na przykład. To mnie bardzo ciekawi. Dobra, weźmy coś takiego. Kurde, szkoda, że innego zderzaka nie ma tylnego. Tutaj żałuję tego, ale zobaczymy, co my tu jeszcze mamy. O, proszę. Kurde, to dosyć słabo wygląda. Jeszcze pokażę wam inne, jakie mamy spoilery, ale weźmy sobie to, zamontujmy i zobaczymy, jakie to jest spasowanie, bo coś mi tu nie pasuje. Za bardzo to na światła nachodzi. No dobra, zaraz to sobie ogarniemy. Tutaj coś jeszcze można zrobić. Jeszcze można też dach dodać taki. Okej, ale w ogóle nie wiem, czy zwróciliście uwagę, jaki ten samochód jest zabrudzony strasznie. Samo od rdzy. Okej, dodajemy sobie to i teraz tak. Tutaj mamy jeszcze przedni zderzak. A, jest! Dobra. Nie zauważyłem. Weźmy coś takiego. Teraz przydałyby się. A w ogóle możemy sobie te felgi pomalować inny kolor, żeby mieć oryginał. Wybierz dla wszystkich felg i teraz... Nie, jednak nie można. Dobra, czyli musimy sobie poszukać jakichś innych felg. Na przykład coś takiego, tak na szybko tylko. Okej. Teraz tak, żeby to ładniej wyglądało. Aha, jeszcze lusterka musimy sobie zakupić. Coś takiego. I teraz tak. Pierwsze co zrobimy, to oczywiście obniżymy sobie maksymalnie tą furkę. Szkoda, że nie da się jej
Tutaj jeszcze bardziej obniżyć, ładnie by to wyglądało, ale zawsze możemy sobie, jak widzicie, zastosować pneumatykę. Tak też zrobimy, będzie jeszcze niższe, natomiast tylko podczas postoju, nie? I teraz tak, ciekawi mnie, jakie są malowania. O, to mi się już podoba, szczerze powiedziawszy. Jest fajne to malowanko, tutaj co mamy? Tutaj coś takiego, tutaj widzę, że mamy jakieś monsterowe malowanie, też całkiem ładnie to wygląda. Jak możecie zauważyć, tutaj coś fajnego jest. Ale nie, jakoś wiecie co, do gustu zdecydowanie przypadło mi to. Teraz tak, jeszcze fajniej by było, jakbyśmy sobie ten kolor zamienili bardziej na taką czerwień, innego może materiału. Metaliczny, bezbarwny. O, coś takiego weźmy i zdecydowanie to lepiej wygląda. Szkoda, że kurde, tego auta nie można jeszcze obniżyć. Fajnie by to wyglądało. Nie no, fajnie to wygląda. Mamy cały samochód w jednym stylu, tak więc tutaj całkiem to fajnie się prezentuje. Teraz wystarczy dodać, słuchajcie, malowanie tablicy z Coca-Coli. Ona będzie fajnie pasowała do tego czerwonego koloru. Oczywiście dodać sobie Niki Yoji 720. Jak będzie 399, to będzie super, ale na razie zdecydowanie auto jest seryjne. No i właśnie, zobaczmy, jaki maksymalny. Pięknie! 400 level będzie można stosować tego auta, co mnie niesamowicie cieszy. Więc teraz słuchajcie, wyjedźmy sobie stąd. Jestem z wami po małej przerwie i jak możecie zobaczyć, zmienił nam się kierowca. Bardzo byłem ciekaw tego, a czy jeśli auto zaginione tutaj w przypadku tej Mazda RX-7 jest pod wyścig, to możemy sobie go kupić pod na przykład drift, jak ja bym chciał. I tak, jest taka możliwość, tak więc zakupiłem sobie Mazdę RX-7, przerobiłem sobie ją dosłownie tak samo jak przed momentem widzieliście, z tym, że jest zupełnie inny zderzak, ale pod drift, tak więc tutaj sobie na szybko to przerobiłem poza nagraniem i widzę się z wami ponownie. Jestem bardzo ciekaw, czy jakbym podjechał autem pod drift do tej Mazdy, to ona by była seryjnie pod drift, no bo nie oszukujmy się, wydaje mi się, że większość graczy chciałaby właśnie Mazdę RX-7 właśnie pod drift sobie przerobić. Dziwię się, że twórcy dali nam tutaj auto pod wyścig. Być może wiąże się to z tym, że kiedy bierzemy auto i kradniemy je, to goni nas policja i nie bardzo by pasowało, żeby auto było gdzieś tam seryjnie pod drift. Chociaż szkoda, że nie pomyśleli o tym, żeby w chwili, kiedy wjeżdżamy do garażu, dać nam możliwość decydowania, pod jaką tutaj klasę te auto chcemy. Tak więc to tak tutaj w ramach informacji. Przy okazji w tle widzieliście fajny tutaj filmik, fajne obejście tego auta w takim filmowym stylu. I teraz słuchajcie, ja tutaj sobie odpalam autko i pojedziemy sobie, jako że przerobiłem sobie ten samochód pod drift, pojedziemy sobie do mojej ulubionej strefy driftu, gdzie właśnie zdobywam dosyć sporo kart różnego rodzaju, leveli, level dosyć szybko tutaj wpadał. To jest właśnie ta strefa driftu, zobaczcie. To jest ta właśnie, o której wiele razy wam mówiłem, pokazywałem na streamie, strefa driftu z tutoriala bodajże. Teraz zobaczcie, ta strefa driftu jest o tyle fajna, że jest banalna. Bardzo łatwo tutaj zdobyć na poziomie trudnym wynik wymagany. I za każdym razem, jak kończymy tą strefę driftu, automatycznie pojawiamy się w miejscu startu. Tak więc co za tym idzie, nieskończoność, to możemy w bardzo szybki sposób robić wszystko i bardzo szybko zdobywamy właśnie różnego rodzaju paczki za level. Tak więc to jest dosyć fajny sposób. Są oczywiście inne strefy driftu, jak ta koło chociażby obserwatorium, to też fajna strefa, bo kończymy jedną i zaczynamy drugą jednocześnie z drugiej strony. Natomiast tutaj ten sposób jest może nie najlepszy, jeśli chodzi o zarobek. To zdecydowanie jest to sposób fajny, jeśli chodzi o czas, jaki musimy poświęcić na to, żeby szybko level wpadł. Naprawdę bardzo mało czasu tutaj poświęcamy na to. Strefa, jak widzicie, jest banalna, nie ma jakichś większych przeszkód. Za drugim okrążeniem, jak tutaj jedziemy sobie, to już nie ma w ogóle żadnej przeszkody w postaci tego auta, które przed chwilą widzieliście. Tak więc zdecydowanie wam to polecam. Warto sobie obadać. Bo zobaczcie, 300 tysięcy wystarczy na poziomie trudnym, aby tutaj
zdobyć to. To jest oczywiście różnie, czasami jest 400 tysięcy. Zobaczcie, jak łatwo tutaj zdobyć tą ilość punktów. A autko już widzę, będzie bardzo fajne pod drift. Ja sobie je przerobiłem, o ile się orientuję, na 320 level na chwilę obecną. Tak jak wspominałem, można go przerobić pod 400, tą Mazdę. Tak więc fajna sprawa i na pewno będę chciał atakować nią różne strefy driftu. To zdecydowanie będzie mój ulubiony driftowóz. Widzę, że się fajnie prowadzi. Chociaż od razu mogę wam powiedzieć, że jeśli chcecie mieć jakieś auto, które naprawdę będzie czaskało rekordy punktowe, to jest to Lamborghini Huracan. Jest to najlepsze auto pod drift z kilku względów, o których też wam właśnie opowiadałem na streamach. Żałujcie, że nie bywacie, bo naprawdę wiele rzeczy wam też tam opowiadam. Nie jestem w stanie tego wszystkiego tutaj na odcinku powtórzyć. Mam też M4 pod drift, ale ta RX7 wyglądem przede wszystkim miażdży system. Druga sprawa, też fajnie się prowadzi, naprawdę. Tutaj nawet widzicie 326 level, a prowadzi się rewelacyjnie. To sobie wymienimy tą kartę, bo nie jest mi potrzebna. Teraz zobaczcie, skończyłem, nagle pojawiam się na linii startu i ponownie, nie, atakuję kolejną próbę driftu, więc tutaj bardzo mało czasu trzeba poświęcić na to, aby przede wszystkim szybko nam level wpadł. Nawet jak macie 50 level w grze, to potem jakby ten 50 level cały czas się nabija i mimo wszystko można zdobyć kolejne paczki dostaw. Tak więc za tym idzie. Chyba 4 razy trzeba to powtórzyć, wydaje mi się, 4 albo 5, aby wpadł level, a za level mamy paczki. A w takiej paczce zawsze są 4-6 kart i już możemy w ten sposób ulepszać sobie furę. Jest oczywiście wiele innych sposobów, można też oczywiście powtarzać wyścigi, które są naprawdę za gruby hajs, a są dosyć łatwe do pokonania. Natomiast ja mówię, dla mnie najważniejsze są paczki oraz zawartość paczek, tak więc dlatego akurat tą strefę driftu sobie powtarzam. O paczkach mamy nie tylko i karty, ale też mamy kasiorę. Tak więc zobaczcie, ja w ogóle nie atakowałem jakichś takich zawodów, gdzie sporo kasy można zdobyć. A mam prawie 4 miliony, nie? Tak więc za tym idzie sporo tego padło. Zobaczcie, jaki kompost też przy okazji robię. Ja już od razu znam na pamięć. Tu mam rekord bodajże 1,5 miliona. No, a jakbym poćwiczył sobie na tym Lamborghini, które jest najlepsze pod drift, zdecydowanie. Ze względu na to, że ten... Opa, zepsułem ba. Uderzyłem, ale drift cały czas, jak widzicie, trwa. No akurat milion w tym przypadku, gdybym pewnie... Spróbuję z zamkniętymi oczami. Gdybym pewnie mniej gadał, bardziej się skupił, to można by było tutaj działać coś więcej. Natomiast Lambo jest bardzo krótkie i można robić takie bardzo fajne arabskie drifty. I to pomaga strasznie w nabijaniu tutaj mnożnika, nabijaniu punktów. Dodatkowo też muszę wam powiedzieć, co wam to pokażę. Jeśli na przykład tutaj chcielibyście pobić jakiś rekord punktowy, jeśli chodzi o drift, to warto sobie też przeglądać jakieś rekordy na YouTubie. Ja na przykład widziałem innego typa, który właśnie Lambem jeździł w tym, na tej właśnie trasie. Ja tak, wiecie, jeździłem normalnie po zwykłej trasie i sobie mówię, jak oni te punkty uzyskują, jak ja praktycznie całą trasę przejechałem na mnożniku razy 4 bez żadnego, wiecie, uderzenia. No i 1,5 miliona to był max. A zauważyłem, że wiele osób sobie tutaj wydłuża te trasy i jedzie na przykład tutaj. Tutaj sobie jadą przez stację w ten oto sposób i zobaczcie, wydłużenie trasy oznacza większą ilość punktów, tak? I zobaczyłem sobie na YouTube'ach, jak oni to kombinują i zdecydowanie te wyniki, które uzyskują inni gracze, wydawały mi się normalne, bo z początku mówię, jak oni to robią. I to jest właśnie jedno wydłużenie, które przed momentem widzieliście. Tutaj sobie można przez tą stację przedłużyć tą strefę driftu. Ale też widziałem, że niektórzy robią tak, że tutaj jakoś zakręcają też. Jadą w ten oto sposób. Też tutaj widzę, że mnożnik się blokuje. Ale widziałem, że takiego właśnie robią. Tutaj trzeba to ogarnąć sobie dokładnie, te trasy. Mówię, każda jakaś taka trasa ma swoje martwe punkty. Widziałem tylko, że tędy jakoś jechali. Zobaczcie, nabija się cały czas.
teraz przestało, nie wiem, czy to zablokowali. O, i teraz znowu leci. Tak sobie ludzie wydłużają przez takie wyniki punktowe. A właśnie, a to jeszcze jedno krążenie jest, tak patrzę, 700 tysięcy, mam już, chyba koniec powinien być, ale jednak nie. Ale kurde, cieszę się, że Mazda RX-7 pojawiła się. Tak wielu z was czekało, pytaliście mnie, Georgi, wiesz już, czy pojawi się Mazda RX-7? A ja mówię, no nie wiem. Aż pojawił się trailer z update'u oraz informacje, które oczywiście na Facebooku wam rzucałem. Jak coś się nowego z Infotrita pojawi, jakieś nowe newsy, to was będę też na Facebooku o tym zawsze informował. Na razie z tego, co widzę, no chyba, że jestem ślepym, ale z tego, co na razie widzę, to nie ma nic związanego z tym update'em więcej. Chyba, że tryb online gdzieś tam z driftami. Nie wiem, czy jakby rzeczy związane z tym DLC-kiem pojawią się później, czy trzeba to ze sobą pobrać. Nie wiem, obadam sobie to na pewno i w kolejnym odcinku się z tym z wami podzielę. Na chwilę obecną zauważyłem, że jest tylko właśnie do odblokowania Mazda RX-7. Cudowna, piękna, która jednocześnie fajnie brzmi, bo naprawdę fajnie, posłuchajcie. Fajnie ta Mazda zdecydowanie brzmi, ładnie wygląda, to trzeba przyznać. No ale mówię, na chwilę obecną jest informacja, że mamy 7 dni na to, aby ten samochód odnaleźć. Teraz ciekawi mnie, czy będzie można ją jeszcze później zdobyć, czy na przykład, nie wiem, mamy 5 aut zaginionych, nowych i co 7 dni będzie się pojawiało inne i potem dopiero po tych, powiedzmy, nie, po miesiącu znowu będzie od nowa to wszystko do zdobycia. Jestem ciekaw, jak to będzie zrobione. Na pewno będziemy sobie to obczajali. Też dajcie znać, czy wy też, kiedy zdobyliście Mazda RX-7, mieliście ją pod wyścigi, czy może pod inną klasę. Oraz, no, czy jesteście z tego zadowoleni, że za friko mamy dostęp w końcu do Mazda RX-7. No i niedługo pewnie do innych aut. Być może, nie wiem, zaraz się pojawi jakaś informacja o kolejnym zaginionym aucie. Ciężko mi powiedzieć, natomiast cieszy mnie, że pojawiła się RX-7 i mam nadzieję, że was też. Zostawcie koniecznie łapkę w górę, jeśli wam się odcinek podobał, oraz też czekajcie, bo teraz sporo, jak tylko się jakieś dodatkowe rzeczy pojawią do Need for Speeda, będę wam je oczywiście na swoim kanale pokazywał. A na dzisiaj to by było tyle, trzymajcie się, do usłyszenia w kolejnych odcinkach, cześć!